Przechodzą ciasna gotka z nasim głęsta. Jednostce minuty po godzinie 8, a w studiu Dawid Czoska, przedstawiciel Stowarzyszenia Siej Ziarno. Witamy serdecznie. Witam serdecznie. Stowarzyszenie działa od niespełna roku, ale już może się pochwalić pewnymi sukcesami. Sukcesami na polu działalności charytatywnej. O tym, komu konkretnie pomagacie, jeszcze porozmawiamy. Natomiast zaczniemy od połączenia działalności charytatywnej z edukacyjną. Dosyć ciekawe połączenie. O czym mówimy? O konkursie edukacyjnym Jak pomagamy innym. To jest już druga edycja, pierwsza wypaliła. Byliśmy bardzo zadowoleni z tego, co dzieciaki nam pokazały plastycznie. Teraz prosimy dzieciaki o coś więcej, o pokazanie historyjki, komiksu przedstawiającego, jak dzieciaki widzą pomoc właśnie innym ludziom. Pracę można do nas nadsyłać albo zostawiać w szkołach do końca maja. My jeszcze ze szkołami będziemy się kontaktować oczywiście w tej sprawie. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w klasach 1-3 szkoły podstawowej. No to jest właśnie ciekawe. Klasy 1-3, jak dzieciaki w takim wieku postrzegają kwestię pomagania innym? Jakie oni mają pomysły? Właśnie mogłoby się wydawać, że tych pomysłów będą miały w sumie niewiele. No ale tak jak mówiłem, pierwsza edycja nas zaskoczyła bardzo pozytywnie. Rysunki były ciekawe, przedstawiały pomoc osobom starszym. Dzieciaki też wykazały się wiedzą na temat akcji innych fundacji, na przykład była też akcja Hospicjum Puckiego, tam też były rysunki związane z tą akcją, więc dzieciaki pokazały, że wiedzą, o co chodzi w pomaganiu innym. A o co chodzi w pomaganiu innym w Stowarzyszeniu Siej Ziarno? Komu konkretnie i w jaki sposób pomagacie? Pomagamy osobom starszym, już niestety chorym, które przebywają w swoich domach i potrzebują wsparcia w postaci sprzętu medycznego, który my bezpłatnie wypożyczamy. Na ten moment to są łóżka rehabilitacyjne, materace przeciwodleżynowe. Ważne jest to, że wypożyczamy to bezpłatnie, bo takie łóżko z materacem to jest koszt 3000 zł. No dlatego, kiedy choroba wypadnie, to taki koszt dla rodziny to jest bardzo dużo. A o jakim terenie mówimy? Z jakiego terenu osoby starsze mogą liczyć właśnie na wypożyczenie sprzętu? Na razie ograniczamy się, że tak powiem, do powiatu wejherowskiego. Mamy nadzieję, że oczywiście to się rozrośnie, bo taki jest nasz plan, żeby docierać do jak największej liczby osób. No tylko dlatego, do tego potrzebne nam są środki finansowe, bo te łóżka nie są tanie, tak jak już mówiłem, dlatego liczymy na pomoc innych. No i to oczywiście się finansowo nie zwróci, tak jak już powiedziałeś, jest to udostępnianie tego bezpłatnie, co na pewno jest odciążeniem dla tych rodzin, ale czy rzeczywiście widać taką potrzebę? Czy mamy wokół siebie tyle osób, które potrzebują tego sprzętu i tak może, nie wiem, taki brak pomocy ze strony państwa czy innych instytucji, że rzeczywiście jest na to zapotrzebowanie? Jest. Wiemy o tym, bo rozmawiamy z pielęgniarkami środowiskowymi. Rozmawiamy też z przedstawicielami pomocy społecznej w danych gminach. Wiemy, że to zapotrzebowanie jest, bo odbieram telefony. Niestety muszę odmawiać ludziom, bo tego sprzętu nie mamy tyle, żeby docierać do wszystkich, którzy tego potrzebują. Dlatego kolejna nasza akcja charytatywna. I te akcje się odbywają. Możemy również brać udział w licytacji różnych przedmiotów czy voucherów, prawda? Tak jest. Licytacje były z nami od początku. Teraz prowadzimy licytację poprzez naszą stronę internetową www.siejziarno.pl. Tam można wylicytować na razie vouchery na masaże i tym podobne usługi. Ale będzie tego dużo więcej. Licytacje trwają do końca kwietnia, dlatego jest jeszcze trochę czasu, ale zachęcamy, naprawdę są to ciekawe rzeczy. No ja tutaj na przykład zauważyłem, przeglądając sobie tę stronę, coś, na co się chyba skuszę też. Chodzi tutaj o możliwość przejażdżki sprzętem bojowym, więc takie rzeczy też tam są. Więc różne ciekawe rzeczy możemy wylicytować. Chodzi tutaj o działalność Stowarzyszenia Siej Ziarno, które, przypominam, działa na rzecz udostępniania sprzętu osobom starszym, chorym, które potrzebują tego nie taniego sprzętu. I działalność wasza toczy się od niecałego roku. Ile osób jest zaangażowanych w działalność Siej Ziarno? Zaangażowanych, to jest takie pytanie, na które ja odpowiem. Zaangażowane są wszystkie te osoby, które nam pomagają. Nie tylko nasi członkowie, którzy z nami działają, nie tylko wolontariusze, ale też ci, którzy wrzucają nam do puszek, licytują przedmioty naszych aukcji. Tych wszystkich zaliczam jako właśnie osoby, które są zaangażowane w to, które rozumieją naszą misję, rozumieją, po co to robimy.
za co z całego serca dziękuję. Mhm, czyli mamy tutaj całą rzeszę osób, które wspierają działalność Siej Ziarno. Przypominamy o konkursie Jak pomagam innym, konkurs przeznaczony dla uczniów klas 1-3. Szkoły będą miały informacje na ten temat, a rozmawiamy na te tematy z Dawidem Czoską, przedstawicielem Stowarzyszenia Siej Ziarno. Jeszcze tylko spytam o adres strony internetowej, żebyśmy mogli więcej informacji znaleźć. www.siejziarno.pl, tak jak nasza nazwa. Zapraszamy, żeby tam zajrzeć i dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.